Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Zajmuję się tą tematyką, szczególnie interesuje mnie zjawisko krytyki indywidualizmu. Ta krytyka indywidualizmu jest tak częsta w dzisiejszych mediach i to nie tylko po stronie konserwatywnej, ale także liberalnej, że tak sobie żartuję, że niedługo tą krytykę indywidualizmu we własnej lodówce ujrzę. I tutaj właśnie temat spojrzenia na rodzinę, różnic w spojrzeniu na rodzinę jest bardzo aktualny. On się powtarza w wielu debatach, w wielu dyskusjach i takich bardziej politycznych i bardziej publicystycznych, a także tych o zabarwieniu naukowym. I ja dzisiaj nie zamierzam prezentować takich właśnie szerokiego przeglądu autorów, ale chciałabym odnieść się do czterech wybranych przeze mnie autorów, których poglądy wiele mówią o podejściu konserwatywnym do rodziny, o podejściu komunitarystycznym i których poglądy można ekstrapolować w ogóle na generalne podejście konserwatystów do rodziny, do właśnie tej obrony tradycyjnych wartości i tak zwanej tradycyjnej rodziny. Ci autorzy, których wybrałam, to Józef Tischner, Jacek Grzybowski i Jan Góra, to są duchowni, a także jeden filozof świecki, Zbigniew Stawrowski. I co prawda zarówno ksiądz Tischner, jak i ojciec Góra to osoby już nieżyjące, bo pierwszy zmarł w roku 2000, drugi w 2015, no to z całą pewnością można ich zaliczyć do autorów współczesnych, to nie są odległe czasy, w jakich oni żyli. Te teksty, które wybrałam, są dość różne, niektóre są bardziej właśnie naukowe, niektóre bardziej publicystyczne, ale na pewno ich wspólnym mianownikiem jest założenie, że człowiek powinien być niejako wtopiony w życie rodzinne. Przy czym ta rola rodziny w tekstach tych autorów skupia się wcale nie na takim przyjemnym spędzaniu czasu z rodziną, ale na czymś, co nazwałabym tak poetycko smutnym aspektem rodziny, czyli na takim uczeniu dyscypliny, pokory, na poświęceniu własnych pragnień na rzecz wykonywaniu obowiązków wobec rodziny. Życie rodzinne okazuje się miejscem niepozwalającym na swawolę, to są słowa Tischnera, oraz przeciwieństwem rozkoszowania się życiem, to są już słowa księdza Grzybowskiego, gdzie jako wyraz najgłębszej miłości dopuszczalne jest uderzenie dziecka przez rodziców w postaci klapsa. To nawiązanie z kolei do Stawrowskiego. Kolejną cechą wspólną wybranych przeze mnie tekstów, tak wynikającą z tej pierwszej, jest nieufność autorów wobec samotności, niezależności i odpoczynku od innych, takiego odosobnienia, niekoniecznie trwałego, ale po prostu jakiegoś samotnego spędzania czasu. I przy czym niekoniecznie chodzi tutaj właśnie o takie bycie singlem, zdecydowanie się na życie bez partnera, ale też wydaje mi się, że można w tym widzieć krytykę takiej ogólnej samotności, tego, że ktoś sobie odpoczywa od rodziny, nie jest zbyt skłonny do prowadzenia życia rodzinnego, kolektywnego. Autorzy wpadają w skrajną przeciwstawność. W kategoriach etycznych można ich nazwać przedstawicielami etyki komunitarystycznej, bo dobro rodziny jest dla nich dobrem autonomicznym, nie dającym się sprowadzić do dobra poszczególnych członków rodziny. I a propos tej przeciwstawności, to albo jest to zła i egocentryczna niezależność jednostki, albo dobre i skrajnie altruistyczne życie wspólnotowe. I tutaj pierwszym autorem, od którego zacznę, to Józef Tischner. I tutaj może się wydawać, że ze względu na swoje związki z Gazetą Wyborczą i Unią Wolności Tischner wcale nie jest konserwatystą, ale bliższy jest liberalizmowi. Jednak wydaje mi się, że jego teksty dotyczące rodziny jednoznacznie każą określić go jako konserwatystę. I tutaj chciałabym zaprezentować fragment Filozofii dramatu z roku 1990. Człowiek nie może zadomowić się w samotności. Samotni budują cele, inni wznoszą kryjówki. Zadomowienie jest owocem kobiecej i męskiej wzajemności. Zakłada ono jako naturę płeć. Kobieta w samotności nie posiada domu. Samotny mężczyzna również nie posiada domu. Mimo to mężczyzna ofiaruje kobiecie dom i kobieta ofiaruje dom mężczyźnie. Na tym polega istota wzajemności, że człowiek ofiaruje drugiemu to, co w ogóle staje się możliwe dzięki obecności drugiego przy nim. W domu kobieta jest matką, a mężczyzna ojcem. Naturalnym owocem wzajemności jest dziecko. Dziecko zwieńcza sens domu. Dom jest przede wszystkim dla dziecka. Dlatego mówimy, że domy bez dzieci są puste. W tym fragmencie Stichnera można zauważyć rzecz niebagatelną. Osobom samotnym odmawiane jest prawo do nazywania ich miejsca zamieszkania domem. Warto zapytać, dlaczego tak się dzieje. Na pewno dom jest tutaj traktowany metaforycznie, nie tylko jako budynek. Taka metaforyczna wizja domu może jednak nieść po prostu rozumienie domu jako miejsca, w którym czujemy komfort i bezpieczeństwo, ciepło, bez względu na to, czy mieszkamy samotnie, czy mieszkamy z rodziną, czy mieszkamy z partnerem, ale bez dzieci, czy też mieszkamy z przyjaciółmi, jak na przykład studenci wynajmujący mieszkanie wspólnie. Tischner jednak idzie dalej. On wybiera inną metaforyczną wizję domu. W wizji Tischnera, jak widzieliśmy, dom jest ściśle zdefiniowanym miejscem, w którym wszyscy pełnią wyznaczone role. Matki, żony, ojca, męża, dziecka. Zadomowienie jest, jak pisze Tischner, owocem kobiecej i męskiej wzajemności. W domu kobieta jest matką, a mężczyzna ojcem. W tym właśnie przytoczonym fragmencie bezpośrednio widać, że wyznacznikiem zachowań mieszkańców domu ma być płeć. Co ma znaczenie moim zdaniem szczególnie w odniesieniu do kobiet, ponieważ to zazwyczaj kobietom, a nie mężczyznom są jakieś role wyznaczane. Na przykład uczestniczyłam w różnych kazaniach, mszach z okazji ślubu, zawierania małżeństwa i tam zazwyczaj padają takie zdania. Niech kobieta będzie ozdobą domu, niech kobieta wnosi w ten dom swoją gościnność. Czyli zwykle jest to nakierowanie na kobietę, żeby ona pełniła jakąś rolę. Można twierdzić, że wizja domu może łączyć te dwa rozumienia. Dom może być jednocześnie miejscem, w którym czujemy bezpieczeństwo i ciepło i jednocześnie też mieć charakter miejsca wypełniania ról rodzinnych. I to by jeszcze nie było takie złe, w mojej opinii. Okazuje się jednak, że traktowanie domu jako miejsca schronienia jest Tischnerowi raczej obce, a na pewno nie jest dla niego priorytetowe. W jego wizji, jak zresztą słyszeliśmy, podstawą domu ma być wypełnianie ról i dom jest przeciwieństwem tak zwanej kryjówki. To jest takie pojęcie u Tischnera, to pojęcie kryjówki, które ma u niego charakter zdecydowanie pejoratywny i charakteryzuje właśnie osoby samotne. Już widzimy to w zdaniu: człowiek nie może zadomowić się w samotności, samotni budują cele, inni wznoszą kryjówki. Krytyka posiadania kryjówki jest zresztą stałym elementem wielu tekstów Tischnera. W książce Myślenie według wartości Tischner pisał na przykład: kryjówka to miejsce wolności zalęknionej, zatroskanej potrzebą chronienia siebie. I można zapytać, co złego jest w tym chronieniu siebie przez jednostkę samotną, czy też jednostkę żyjącą w rodzinie. Aby uzyskać pełniejszy obraz, warto połączyć te rozważania z innym cytatem z filozofii dramatu, który mi się szczególnie znamienny wydaje. Brzmi on tak: mieszkając w domu, człowiek może się czuć sobą u siebie. Być sobą u siebie to doświadczać sensownej wolności. Dom nie pozwala na swawolę, nie oznacza też niewoli. Zatem wolność w domu istnieje, ale ma być ona, jak pisze Tischner, sensowna. Jest to niewątpliwie pewien eufemizm oznaczający ograniczenie wolności. Sam Tischner potwierdza to w zdaniu: dom nie pozwala na swawolę. Z tego zdania wynika, że jeżeli dom pozwala na swawolę, to już nie jest domem, bo to niepozwalanie na swawolę jest konstytutywnym elementem definicji domu. Przemawia to za stwierdzeniem, że u Tischnera dom ma nieodzownie funkcjonować według zasad związanych z wypełnianiem ról i związanych z nimi zasad posłuszeństwa, co intuicyjnie można było zauważyć w pierwszym przytoczonym przeze mnie cytacie. Tutaj taki obraz można przytoczyć, który mi przychodzi na myśl, że dom nie staje się miejscem swawoli właśnie dlatego, że żona musi przygotowywać jedzenie, dzieci i młodzież muszą chodzić spać o określonej godzinie, dopuszczalne jest naruszanie prywatności członków rodziny, aby zapobiec jakiejś swawoli. Fragment o sensownej wolności i zakazie swawoli pokazuje, dlaczego Tischner odmawia osobom samotnym prawa do nazywania ich miejsca zamieszkania domem. Bo chodzi o to, że w przypadku osób samotnych nie jest konieczne wypełnianie ról godzinnych, a zatem ta ograniczona, ta sensowna wolność może przerodzić się w normalną wolność, czyli właśnie w tą krytykowaną przez Tischnera swawolę. Osoba żyjąca w samotności sama bowiem może decydować o swoim planie dnia, wstawać i chodzić spać, o której chce, nie musi być posłuszna wobec tych członków rodziny, którym kulturowo jest przypisana jakaś władza. Interesujące jest jednak zastosowanie tischnerowskich rozważań o domu nie tylko wobec osób samotnych, żyjących w samotności, ale także wobec rodzin i członków rodziny. Czy jeżeli jest dom, w którym szanuje się prawo poszczególnych członków rodziny do prywatności, do posiadania własnych kryjówek, można tutaj sobie wyobrazić dom pozwalający na pewną swawolę, taką w postaci tego, że na przykład dziecko ma prawo do niejedzenia obiadu, kiedy nie jest głodne. Wydaje mi się to sprzeczne z polską tradycją, bo takim elementem tej polskiej tradycji rodziny jest to, żeby dzieci wmuszać jedzenie, żeby je nawet szantażować, żeby zjadły, co jest trochę takim celem samym w sobie dla rodzica. Rodzic nie patrzy, czy dziecko jest już najedzone, czy nie. I to, wydaje mi się, że to może być dla Tischnera w tej jego konserwatywnej wizji, nawet to może być taką swawolą. I wówczas powstaje wątpliwość, czy w ujęciu Tischnera nadal taki twór jest godzien zwać się domem. Kolejnym autorem, który zwrócił moją uwagę, jest Jacek Grzybowski, to jest ksiądz, filozof pracujący na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Chcę odnieść się do jego tekstu Sekularyzacja jako wyzwolenie. On został opublikowany w lipcu ubiegłego roku przez portal Teologia Polityczna, bardzo konserwatywny portal internetowy, taki filozoficzno-publicystyczny. Ten tekst, oprócz skądinąd ciekawych rozważań na temat ateizacji i na temat wykształcania się świeckiej, obywatelskiej religii, zawiera często występujące w debacie publicznej frazesy w postaci krytyki indywidualizmu już wspomnianej. I warto zacytować dłuższy fragment tekstu Grzybowskiego. W moim przekonaniu współczesne pragnienie budowania wielokulturowego, globalnego i zróżnicowanego społeczeństwa oparte jest na naiwnym przeświadczeniu, że ludzie różnych nacji, języków i obyczajów będą umieli żyć razem w pokoju i dobrobycie, szanując i tolerując własne odmienności. Wybrzmiewa tu nadzieja, że różnorakie społeczne, narodowe i kulturowe narracje zgodzą płaszczyznę współpracy, pojednania, odpowiedzialności i pokoju. Nic bardziej błędnego. Taka postulowana i oczekiwana postawa tolerancji, szacunku, otwartości wymaga wszakże ogromnej dojrzałości osobowej, czasem wręcz heroicznego wysiłku i to całej społeczności, wielkiej solidności, zgody na inność, ukształtowania i utrwalenia w sobie osobistych i społecznych doskonałości moralnych. Sądzę, że bez tradycyjnie konserwatywnej rodziny i konserwatywnej szkoły jest to niemożliwe. Dostrzegamy bowiem, że ludzie żyjąc w kulcie indywidualności i niczym nieskorumpowanej wolności często nie czują w życiu społecznym potrzeby odpowiedzialności, solidarności, pomocy, poświęcenia, dobrej woli, czy tak dziś zachwalanej tolerancji. Choć wydaje się, iż żyjemy w epoce postideologicznej, to zaczyna powszechnie dominować nowa ideologia, każąca milionom ludzi rozkoszować się życiem i realizować siebie bez względu na innych. Widzimy tutaj, że indywidualizm, czy też podkreślanie własnej indywidualności przez człowieka jest przeciwstawione konserwatywnej rodzinie. Co więcej, konserwatywna rodzina według autora zdaje się stać w opozycji do rozkoszowania się życiem, które należy do tego złego indywidualizmu. Myślę, że jest tutaj ukryta odpowiedź na pytanie, jakie według Grzybowskiego powinno być podejście rodziny do indywidualności człowieka i do przeżywania zadowolenia z życia. Konserwatywna rodzina nie powinna raczej akcentować indywidualności swoich członków, budować w nich poczucie niezależności, powinna raczej dążyć do unifikacji i podporządkowania, i co wydaje mi się sprzeczne z tym celem zgody na inność, do którego osiągnięcia w wymiarze już takim ogólnospołecznym, pozarodzinnym konserwatywna rodzina i szkoła miałyby według Grzybowskiego prowadzić. Uwidacznia się tu właśnie to wspomniane komunitarystyczne przekonanie o rodzinie jako podmiocie o samoistnej wartości, niezależnej od indywidualności członków rodzinnej wspólnoty. Bardzo zwróciło moją uwagę zwłaszcza to zdanie o rozkoszowaniu się życiem i realizowaniu siebie bez względu na innych. Ten cytat można moim zdaniem rozumieć dwojako. Po pierwsze w takim sposób, że jest to krytyka takiej bezwzględności, takiego wykorzystywania innych przez jednostkę do własnej przyjemności, do własnych celów, do podniesienia własnego mniemania o sobie. No i oczywiście zapobieganie takiemu rozkoszowaniu się życiem jest słuszne, natomiast moim zdaniem te słowa rozkoszować się życiem i realizować siebie bez względu na innych można też rozumieć jako całkiem słuszną umiejętność powiedzenia: ja mam prawo do szczęścia, własnych wyborów, niezależnie od tego, czy rodzina mnie krytykuje, co powiedzą o tym inni. Wydaje się, że Grzybowski widzi rolę konserwatywnej rodziny również w takim antyszczęściowym tłamszeniu indywidualności, że ta rodzina jest jakoś może tak podświadomie przeciwstawiana tej rozkoszy z życia u niego. Wskazuje też na to wymienienie przez autora wartości, jakich ma uczyć rodzina, przeciwstawionych cechom rzekomo indywidualistycznym. Grzybowski pisze tak: dla wielu ludzi wartością samą w sobie przestaje być praca, oszczędność, umiarkowanie, wierność, uczciwość, samodyscyplina, prawdomówność, lojalność, sprawiedliwość. Ideałem stał się wypoczynek, zamożność, swoboda, rozrzutność, nieliczenie się ani z czasem, ani z ludźmi, ani z pieniędzmi. Tutaj znowu właśnie ujawnia się to, że ta rodzina powinna bardziej wypełniać swoją rolę w tym powściąganiu zadowolenia z życia, bo no, wiadomo, że tutaj zostały wymienione cechy takie jednoznacznie złe, na przykład brak szacunku do ludzi i pieniędzy, ale też właśnie wypoczynek i swoboda należy zdaniem Grzybowskiego do tego złego kultu indywidualności. I tutaj mi to przypomina taką konstatację na temat polskiej rodziny autorstwa Macieja Czarneckiego w takim reportażu Dzieci Norwegii dotyczącym rodzin polskich emigrujących do Norwegii. Te dzieci są sfrustrowane, bo rodzice nie spytali ich nawet, co sądzą o przyjeździe do Norwegii. Założyli, że jadą pracować na chleb, czyli dla rodziny, więc rodzina powinna być wdzięczna. A w Norwegii to tak nie działa. Trzeba pytać dziecko, jak się czuje, co myśli o tym, o tamtym. Nie zawsze się podporządkowywać, lecz zapewnić, że bierze się pod uwagę jego uczucia. Czyli tutaj autor wskazuje na to, że właśnie polska rodzina raczej no, w takim ujęciu ogólnym, bo wiadomo, że są wyjątki, ale raczej nie pyta dziecka, nie traktuje dziecka jako indywidualności, ale właśnie nie pyta o to, czy ono jest szczęśliwe, ale raczej to dobro rodziny jako kolektywu się bardziej liczy, w przeciwieństwie do krajów takich jak ta tutaj wspomniana Norwegia. Wydaje mi się, że właśnie takie podejście do rodziny, takie właśnie konserwatywnie polskie, jest sankcjonowane w tym ujęciu Grzybowskiego. I na marginesie chciałabym jeszcze skomentować jeden fragment eseju Grzybowskiego. Dominujący w liberalizmie indywidualizm wypiera ważne wartości i zabija wspólnotę. Zapanowało złudzenie, że każdy człowiek może żyć osobno, pracować, zarabiać możliwe jak najwięcej, używać swobodnie życia, zająć się własnymi przyjemnościami i nie zawracać sobie głowy problemami społecznymi, politycznymi czy sprawami innych ludzi, tak pisze Grzybowski. I tutaj można zauważyć, że tak samo jak u wielu innych krytyków indywidualizmu, tutaj indywidualizm jest utożsamiany ze znieczulicą społeczną, społeczną, z nieinteresowaniem się polityką i to dziwi szczególnie u polskich autorów, którzy powinni zdawać sobie sprawę z tradycji romantycznej, na przykład Konradowi Mickiewiczowskiemu czy Kordianowi Słowackiego. No, nie sposób odmówić indywidualizmu, ale też nie sposób odmówić im poświęcenia dla dobra wspólnego, dla dobra narodowego. Więc to jest takie dziwny paradoks, że ten indywidualizm się polskim konserwatywnym autorom kojarzy z znieczulicą. Kolejny tekst to taki już bardziej publicystyczny autora Jana Góry, to był duchowny. On organizował takie coroczne spotkania młodych w Lednicy, takie właśnie dla młodzieży katolickiej, i ten tekst, który chcę omówić, to felieton, który zapowiada dni w Lednicy w 2010 roku, które nosiły znamienny tytuł Kobieta, dar i tajemnica. O ile poprzednie omawiane przeze mnie teksty nie dotyczyły zanadto kwestii kobiet, choć oczywiście można wyciągać tutaj różne wnioski na temat roli kobiety w rodzinie, to ten tekst Góry, który chcę omówić, jednoznacznie pokazuje, gdzie jest miejsce kobiety. I Góra pisze tak. Współczesna cywilizacja, mimo deklarowanej promocji kobiety, upokarza ją i wykorzystuje w wielu dziedzinach. Redukuje kobietę do towaru, który można posiadać i dowolnie używać. Tak dzieje się w dziedzinie reklamy, rozrywki, a także ekonomii i polityki. Kobieta jest terenem nowoczesnego żerowania najrozmaitszych opcji i trendów politycznych i społecznych. Wypuszczana na tor rywalizacji z mężczyzną, pobudzana do rozwoju poza rodziną, staje się ofiarą wyrafinowanej eksploatacji. Staje się towarem rozbestwionej ekonomii. Kościół chroni i bierze w obronę kobietę od swego zarania, widząc w każdej kobiecie nadzwyczajność. Geniusz kobiety, geniusz kobiecości. To wyrażenie usłyszałem po raz pierwszy przed laty przy okazji listu do kobiet Jana Pawła II z 1995 roku. Tam padło to sformułowanie i zostało rozwinięte. Problem kobiety bliski był bowiem Janowi Pawłowi II. To on uczył nas patrzeć na kobiety z podziwem i czułością. To jego szkoła. Konsekwentna promocja kobiety i kobiecości, walka o godność kobiety. Skąd czerpał inspirację? Skąd u niego taka wrażliwość? Gdzie się tego nauczył? Odpowiedź znajduje jedną: w polskiej kulturze katolickiej, chrześcijańskiej. Wiele razy wskazywał na źródła tego swego wykształcenia i wychowania. Polska szkoła, polski uniwersytet, polski kościół. Z tego fragmentu warto przede wszystkim wyciągnąć jedno pejoratywnie nacechowane zdanie. Kobieta jest wypuszczana na tor rywalizacji z mężczyzną, pobudzana do rozwoju poza rodziną. To zdanie sugeruje, że kobieta nie powinna dążyć do właśnie różnie rozumianego rozwoju poza rodziną, czy to zawodowego, czy to realizacji jakiejś pasji, ponieważ to życie pozarodzinne tutaj ujawnia się jako sprzeczne z naturą kobiety. Co więcej, w świetle tego zdania działalność kobiety w dziedzinach, w których przeważają mężczyźni, na przykład polityka czy nie wiem, informatyka, przemysł, to też może być uznane za rywalizowanie z mężczyzną, które jest niezgodne z naturą kobiety. I co ciekawe, w wypowiedzi Góry kobiecie odmawia się podmiotowości. To nie ona chce rozwijać swoje zainteresowania jakieś pozarodzinne, tylko ona jest pobudzana do rozwoju poza rodziną przez opcje i trendy polityczne i społeczne. I to wydaje mi się, że to odmówienie kobiecie podmiotowości jest widoczne również z tym, że Góra łączy pojęcie geniuszu kobiecości z polską tradycją chrześcijańską, bo wydaje mi się, że jednak polski kościół, w przeciwieństwie do kościołów katolickich na zachodzie, niekoniecznie jest wzorem, jeżeli chodzi o tą podmiotowość kobiety, bo na przykład w polskim kościele bardzo rzadkim widokiem jest ministrantka, kobieta służąca do mszy. Natomiast w Belgii czy Szwajcarii no, jest to coś normalnego, a w Polsce herezją. Tutaj nie trudno się domyślić, że Jan Góra postrzega rolę kobiety jako oddanie się w całości sprawom rodzinnym i macierzyństwu, co jest nie tylko wolnym wyborem kobiety, ale właśnie jej obowiązkiem, skoro właśnie To, że kobieta jest, chce się rozwijać zawodowo, to jest efekt tego, że ona jest tak pejoratywnie pobudzana do rozwoju poza rodziną. Tutaj warto zacytować, nawiązać do krytyki samego pojęcia geniuszu kobiecości Jana Pawła II, autorstwa Justyny Melonowskiej. Tutaj ta filozofka, jednocześnie nie będąc radykalną feministką, bardzo w wielu swoich pracach, wypowiedziach krytykuje to pojęcie geniuszu kobiecości. Tak na przykład... A mi się podoba geniusz kobiecości, pięknie brzmi. No właśnie ona mówi o tym, że piękna teoria, czyli właśnie ten geniusz kobiecości, może być fałszywa i błędna. Wojtyła twierdzi, że osoba integruje w sobie dwa porządki, wyższy rozumowy oraz niższy, który zwykle kojarzymy z naturą, czyli partie przedrozumowe, popędowe. Jego opis kobiety dąży w tę drugą, naturalistyczną stronę. Pisząc o płci, papież sygnalizuje, że ma intencję opisania wzajemnego daru, jakim kobieta i mężczyzna są dla siebie. Jednak gdy śledzi się tekst słowo po słowie, okazuje się, że mężczyzna jest samozasadny, a kobieta może istnieć o tyle, o ile jest przez niego odebrana jako dar. Czyli mamy tu odejście od tego, jak pisze Melonowska, co Wojtyła jasno mówił w Miłości i odpowiedzialności. Podmiot jest ukonstytuowany jako odrębny i permanentnie w relacji, ale musi zachodzić w ten wstępny warunek separacji. Czyli tutaj kobieta jest w tej krytyce autorstwa Melonowskiej przedstawiona jako właśnie, no tak jak w tym publicystycznym felietonie Góry, tylko w takim wymiarze bardziej teologicznym, jako taki podmiot, którego rolą jest, który zyskuje tożsamość w relacji takiej rodzinnej, macierzyńskiej, małżeńskiej, a mężczyzna właśnie nie. On ma tą tożsamość niezależnie od tych wypełnienia ról. I tutaj omawiając ten tekst Jana Góry, mamy pewne poczucie pomieszania pojęć, bo z jednej strony autor bardzo słusznie sprzeciwia się takiemu przedstawianiu kobiety jako obiektu seksualnego i to jest oczywiście coś, z czym należy się zgodzić, a w następnych zdaniach okazuje się, że to uprzedmiotowienie, utowarowienie kobiety to ono okazuje się być po prostu tożsame z wszelkim udziałem kobiety w życiu pozarodzinnym, czyli tym zawodowym, politycznym, jakimś właśnie artystycznym, społecznym. Jeżeli chodzi o konkretną wizję etycznej roli kobiety w rodzinie, to u Jana Góry ta rola rysuje się dość radykalnie, no bo właśnie ta nadzwyczajność kobiety ma się wyrażać jedynie w życiu rodzinnym. I wtedy nawet, można powiedzieć, wyjazd kobiety na kilka dni, aby odpocząć od rodziny, może być w takiej wizji traktowany podejrzliwie, no bo to będzie to życie pozarodzinne. I co ciekawe, ten przykład z wyjazdem kobiety na kilka dni nie jest teoretyczny, bo w jednym z wywiadów Małgorzata Terlikowska, czyli żona Tomasza Terlikowskiego, publicysty, opowiadała, że kiedy wyjechała z koleżankami nad morze na kilka dni, to ciągle ten mąż ją dręczył telefonami, czyli tutaj było to takie uwiązanie, że tutaj kobieta podświadomie nie ma prawa nawet pojechać sama. I na deser takim ostatnim autorem, którego zaprezentuje jest Zbigniew Stawrowski. Tutaj chcę omówić oczywiście, jeżeli czas pozwoli, dwa jego teksty. Pierwszy tekst jest bardzo tutaj znany, myślę, że Państwo wszyscy o nim słyszeli, ponieważ on wzbudził wielką dyskusję. Chodzi oczywiście o klaps jako imperatyw kategoryczny. On ukazał się w czasopiśmie Civita Studia z Filozofii i Polityki w ubiegłym roku, a w wersji skróconej także w poczytnym weekendowym wydaniu Rzeczpospolitej w Plusie Minusie. Ten artykuł o klapsie wzbudził szeroką falę krytyki i chciałabym nawiązać do tego, że część tej krytyki, zwłaszcza autorstwa internetowych komentatorów, była przeinaczeniem poglądów Stawrowskiego, bo zarzucano mu, że on promuje bardzo surowe wychowanie, że on promuje znęcanie się nad dziećmi. Raczej takie rzeczy nie wynikają z jego tekstu. On otwarcie mówi, że nie broni okrucieństwa wobec dzieci, że się temu sprzeciwia. Natomiast nie można zaprzeczyć, że w tekście Stawrowskiego dochodzi do czegoś bardzo dziwnego, ponieważ autor nie tylko mówi o tym, że interwencja policji i sądów jako kara dla rodziców za wymierzenie klapsa jest absurdem, ale dokonuje bardzo specyficznego wywyższenia klapsa jako szczególnego wyrazu miłości rodzicielskiej. Tutaj nawet taki znamienny fragment chcę zaprezentować. Sensem rodzicielstwa jest wspieranie dziecka na jego drodze dorastania ku odpowiedzialnej wolności. Symbolem takich właśnie rodzicielskich działań jest przysłowiowy klaps, który, właściwie rozumiany i odpowiednio stosowany, bywa wyrazem najlepiej pojętej rodzicielskiej troski, a jego wymierzenie jest czasem wręcz moralnym obowiązkiem rodziców. I ten artykuł Stawrowskiego jest pełen właśnie takich określeń klapsa jako wyrazu troski rodzicielskiej, wyrazu najgłębszej miłości rodzicielskiej itd. I no jak wskazuje sam tytuł artykułu, czyli klaps jako imperatyw kategoryczny, praktykę wymierzania dziecku klapsa Stawrowski chce uszlachetnić poprzez odniesienia do filozofii Immanuela Kanta. Stawrowski pisze, opisując myśl Kanta: osoba musi być zawsze traktowana jako cel sam w sobie. Na tym polega jej wyższość nad innymi stworzeniami, jej godność, jej absolutna wartość. I tutaj właśnie też czujemy takie pomieszanie pojęć, bo te fragmenty o godności u Kanta raczej uzasadniają tego, żeby dziecko nie dyscyplinować poprzez uderzenie, bo to jest takie uprzedmiotawiające, bo takiego klapsa to można sobie porównać do wyłączania jakiejś funkcji w urządzeniu, że dam dziecku klapsa, to ono przestanie być niegrzeczne, więc to jest takie właśnie traktowanie dziecka jako taki mechaniczny przedmiot. Aby Kant więc mimo tych wątpliwości pasował na uzasadnienie klapsów, Stawrowski wykonuje więc pewną woltę. I ta wolta polega na tym, że mniej istotna staje się dla niego kantowska godność człowieka i jego nienaruszalność cielesna, a wywyższone zostaje przez autora pojęcie, również pochodzące od Kanta, pojęcie słusznego uprawnienia. Rodzice posiadają słuszne uprawnienie wychowywania dzieci, w tym dawania im klapsów, a państwo ma to słuszne uprawnienie chronić. Tutaj taki dłuższy fragment zacytuję. Kant zwraca uwagę, że podstawą obowiązków prawnych jest kategoryczny nakaz poszanowania słusznych uprawnień każdej osoby, to znaczy tego wszystkiego, co należy do niej i wyznacza konkretną przestrzeń jej rzeczywistego istnienia. Chodzi tu nie tylko o obowiązek przestrzegania zasady nienaruszalności cielesnej każdej osoby, czy jej szeroko rozumianej własności, ale także o poszanowanie pewnych relacji międzyludzkich, w tym przede wszystkim relacji rodzinnych i rodzicielskich. W kantowskim królestwie celów państwo nie jest dysponentem, lecz tylko strażnikiem owych nienaruszalnych praw każdej osoby. W tej perspektywie wychowanie dzieci jest zarówno słusznym uprawnieniem, jak i moralną powinnością rodziców. Przymus państwa jest całkowicie bezzasadny, niemoralny i nieuprawniony w stosunku do rodziców, którym nie sposób zarzucić ani braku troski o fizyczny dobrobyt dzieci, ani wychowawczego zaangażowania, poza tym, że wychowując dzieci używają sporadycznie niegroźnych dla zdrowia form przemocy fizycznej. Po stronie takich rodziców stoi mocniejszy argument. Ich wewnętrzne przekonanie, że realizują w ten sposób bezwzględny obowiązek odpowiedzialnej miłości. Czyli tutaj kolejny fragment tego typu, właśnie o tej miłości wyrażanej klapsem. Tutaj w tym fragmencie, już tak bardziej na poważnie, widać, że Stawrowski dokonuje hierarchizacji tego, co powinno podlegać ochronie moralnej i prawnej. Mimo że z pierwszych zdań fragmentu wynika, że państwo powinno tak samo, w takim samym stopniu chronić zarówno nienaruszalność cielesną, jak i własność prywatną, jak i również relacje rodzinne, to potem okazuje się, że ta ochrona słusznych uprawnień powinna dotyczyć na pierwszym miejscu relacji rodzinnych, w tym świętego prawa rodziców do dania dziecku klapsa. Mówiąc ogólniej, kantowska godność człowieka jest tutaj stosowana nie do obrony dziecka, tylko do obrony obrony prawa rodziców do stosowania przemocy poprzez właśnie takie uderzenie dziecka. I można się zastanawiać, czy tak jak u Tischnera i Grzybowskiego tutaj jest stosowane podejście komunitarystyczne, czyli wizja rodziny jako dobra samoistnego, wyższego od jej poszczególnych członków. W tym przypadku skłaniam się ku trochę innej interpretacji, że tutaj wywyższane są prawa przez Stawrowskiego, nie całej rodziny jako kolektywu, ale podkreślane są szczególnie prawa rodziców dodania dziecku klapsa, czyli właśnie tutaj jest ten egoizm nakierowany na prawa rodziców, a nie na prawa rodzinnego kolektywu. Warto zwrócić uwagę, że argumentacji Stawrowskiego brakuje też dobrego uzasadnienia, dlaczego to właśnie klaps powinien być symbolem rodzicielstwa i środkiem zasługującym na pochwałę. Jedyne takie zdanie uzasadniające klapsa, jakoś tłumaczące jego szczególną funkcję, to klaps jest dla dziecka prostym, następującym bezpośrednio po wykroczeniu sygnałem, że pewnych rzeczy robić w żadnym wypadku nie wolno. Czyli no tutaj, jeżeli chodzi o ten aspekt kantowski, to bardzo brakuje mi takiego rozważenia, że właśnie no, u Kanta Kant kierował się, za właściwe uważał kierowanie się tym wewnętrznym głosem prawa moralnego, taką wewnątrzsterowność, a nie właśnie zewnętrznymi nakazami i zakazami. A Stawrowski tutaj no, tak w sumie w sposób antykantowski, taką antykantowską metodę promuje, ponieważ ten klaps jest karą z zewnątrz. Dziecko będzie czynić coś, a później dorosły w pewnym sensie, bo to jakoś oddziałuje na psychikę. Dziecko będzie czynić coś w obawie przed karą, a nie dlatego, że jakoś jego rozważania moralne jakoś doprowadzą go do jakiegoś wniosku, czy coś zrobić, czy nie zrobić. I warto zwrócić uwagę też na zamieszczoną w Rzeczpospolitej 1 października ubiegłego roku polemikę ze Stawrowskim autorstwa psycholog Agnieszki Żewuskiej-Pacy. To mi się wydaje bardzo interesujące spostrzeżenie, bo ta autorka napisała, że klaps od rodzica uczy dziecko, że może ono zostać uderzone przez kochającą osobę, co może rzutować na relacje tego dziecka w dorosłym życiu. Ale w eseju z listopada, który stanowił odpowiedź Stawrowskiego na liczne polemiki, Zbigniew Stawrowski nie odniósł się do tego argumentu. I ta dowolność w odwoływaniu się do Kanta przez Stawrowskiego oraz uboga argumentacja dotycząca samego klapsa każą myśleć, że poprzez swój artykuł Stawrowski po prostu chce usankcjonować tą tradycję dawania dziecku klapsów, czyli taką konserwatywną tradycję, gdzie ta właśnie w tej tradycji już się zawiera jakaś rozumność, nawet jeżeli wcale się nie zawiera, to próbuje się uzasadnić, że ona właśnie jest w tej tradycji, a nie poza nią. I szerzej można powiedzieć, że Stawrowski chce usankcjonować tą tradycję wychowania opartego na wiszącej w powietrzu groźbie uderzenia, czy jakiegoś nieprzewidywalnego zachowania rodzica. Wskazuje na to fakt, że mimo podkreślania, że klaps jest ostatecznym ostrzeżeniem, Stawrowski w swoim tekście uznaje pewną dowolność, nieomylność rodziców w wymierzaniu klapsów. Na przykład pisze tak: o tym, jaki klaps jest w danym momencie odpowiedni, mogą rozstrzygnąć jedynie sami rodzice. Nikt inny ich w tym nie zastąpi, bo nikt inny nie kieruje się wobec dziecka taką miłością, nie zna go tak dobrze jak rodzice, nie potrafi ocenić konkretnej sytuacji w całym jej złożonym, dynamicznym, istotnym dla właściwego wychowawczego podejścia długookresowym kontekście. I zatem wychodzi na to, że jeden rodzic może dać dziecku klapsa na przykład za to, że uderzyło inne dziecko, inny rodzic może dać klapsa za to, że dziecko rozbiło szklankę, a trzeci może dać klapsa za to, że dziecko potknęło się na ulicy. I każdy z tych rodziców może mieć wewnętrzne przekonanie, że realizuje w ten sposób bezwzględny obowiązek odpowiedzialnej miłości. Nawiasem mówiąc, w późniejszej dyskusji autor przyznał potem rację mojej polemistycznej uwadze, że rodzic rzeczywiście często może się mylić przy wymierzaniu dziecku klapsa. I na koniec, już na sam koniec, nie chcę przedłużać, omówię Krótko taki inny tekst Stawrowskiego, który też mi się wydaje bardzo znamienny. W tym tekście już filozof nie odnosi się do problematyki klapsa czy wychowania, ale po prostu prezentuje swoją bardziej ogólną wizję etycznej relacji między jednostką a rodziną. Ludzie świadomi swej tożsamości, przywiązani do swojej wspólnoty narodowej, mówi Stawrowski, do jej kultury, tradycji, mają mocny punkt odniesienia. Nie tak łatwo dadzą się przemienić w podatną na sterowanie masę wykorzenionych jednostek, których łączy tylko materialny interes i prostacka ideologia. Z kwestionowaniem wartości wspólnoty narodowej łączy się też zjawisko totalnego ataku na rodzinę, które wynika z zafałszowanego obrazu jednostki. Każdy z nas jest jednostką, wolnym, samodzielnym podmiotem. Ale nasz indywidualny byt będzie pozbawiony sensu, jeśli zapomnimy o jego kontekście wspólnotowym. Żyjemy dzięki innym i dla innych. Natomiast zideologizowana wizja jednostki, jako całkowicie autonomicznej, prowadzi do sytuacji, w której człowiek staje się we własnych oczach pępkiem świata. Wszystko ma kręcić się wokół niego. To wizja egocentryków, których sens życia sprowadza się do samorealizacji rozumianej jako zdobywanie coraz większej władzy, bogactwa i wpływów. Inni postrzegani są wyłącznie jako środki do tego celu. Widać to wyraźnie działanie złego ducha, którego istotą jest stwierdzenie non serviam. Nie będę służył. Taki właśnie stosunek do świata przejawiają ludzie żyjący według tej ideologii. Przeciwieństwem takiej postawy jest służebny stosunek do ludzi, dostrzeganie tych, którym należy pomóc, a także wdzięczność wobec tych, którzy nam nieustannie pomagają. Wyrastamy i żyjemy we wspólnotach. To naszym bliskim, rodzinie, rodakom zawdzięczamy to, kim jesteśmy. Pierwsza rzecz, jaka tutaj się rzuca w oczy, to dwie skrajności. Z jednej strony jest ten człowiek egocentryczny, taki wilk z Wall Street, który tak bardzo jest skoncentrowany na zdobywaniu bogactwa, na realizacji własnych interesów, na dążeniu do sukcesu, że wykorzystuje innych do własnych celów. A z drugiej strony mamy taki cukierkowy obraz ludzi, którzy wzajemnie sobie pomagają, żyją cały czas we wspólnocie. W tym opisie pominięto pewną szlachetność samotności, tego odpoczynku od innych. Coś, co było opisywane przez poezję romantyczną, o czym często nawiązywała w swoich tekstach Hannah Arendt, na przykład w Polityce jako obietnicy, pisząc, że podstawowym celem totalitarnych masowych organizacji było właśnie wyeliminowanie wszelkiej możliwości samotności. W tekście Stawrowskiego moim zdaniem pominięta została też umiejętność jednostki, żeby postawić na dążeniu do własnego szczęścia wbrew kontroli i krytyce ze strony innych. Te wszystkie szlachetnie indywidualistyczne zjawiska, ten odpoczynek od innych i szlachetna samotność nie przynależą zarówno do tego obrazu egocentryka, tego diabolicznego egocentryka wykorzystującego innych do własnych celów, ale też nie przynależą do tego drugiego obrazu, czyli tej wizji wspólnotowej, tego przeciwnego obrazu, bo właśnie w tym obrazie, tym drugim, ma być takie życie, ciągłe życie wspólnotowe. Stawrowski mówi: żyjemy dzięki innym i dla innych, posiadamy służebny stosunek do ludzi, dostrzegamy tych, którym należy pomóc, a także wdzięczność wobec tych, którzy nam nieustannie pomagają. Wracamy i żyjemy we wspólnotach. To naszym bliskim, rodzinie, rodakom zawdzięczamy to, kim jesteśmy. Z tego opisu wynika, że pozytywna wizja relacji to ciągłe interakcje z innymi, takie, w których ci inni, a przede wszystkim rodzina, to tak po prostu nie dają nam od siebie odpocząć, można powiedzieć, bo w końcu mamy żyć dla innych. I w perspektywie etyki życia rodzinnego ta wizja moim zdaniem zdaje się uzasadniać taką ingerencję rodziny w prywatność jednostki, takie właśnie wpływanie na decyzje jednostki, kontrolowanie jej, a także oczywiście ten zaakcentowany przez autora obowiązek służenia innym. I w kontekście rodzinnym można to interpretować jako rezygnację z własnych przyjemności na rzecz obowiązków domowych, ale tutaj warto zauważyć, że tę rolę służebną mają pełnić nie tylko kobiety, ale i mężczyźni. Też tutaj w tym skupieniu na służbie i rodzinie przypomina się zdanie "Dom nie pozwala na swawolę" autorstwa Tischnera, którego Stawrowski był zresztą uczniem. Można tutaj oczywiście dostrzec podejście komunitarystyczne, traktujące rodzinę jako samoistny byt, w którym jednostka ma się wtopić. Też można zauważyć, że wizja wspólnoty u Stawrowskiego zdaje się być zbyt optymistyczna, a przez to nierealistyczna. No bo Stawrowski mówi tak: okazujemy wdzięczność wobec tych, którzy nam nieustannie pomagają, wyrastamy i żyjemy we wspólnocie wspólnotach, to naszym bliskim, rodzinie, rodakom zawdzięczamy to, kim jesteśmy. Na widok takich zdań osoba, która nie doświadcza pomocy ze strony innych, zwłaszcza ze strony najbliższych, czy też osoba, która wręcz została skrzywdzona przez innych, przez rodzinę, może czuć się tak, jakby filozof opisywał jakiś inny, obcy świat. Zdanie rodzinie zawdzięczamy to, kim jesteśmy, wbrew optymistycznemu tonowi autora, wcale niekoniecznie musi mieć wydźwięk pozytywny. Wręcz przeciwnie, w niektórych przypadkach to, jak rodzina nas kształtuje, jest negatywne. Na przykład stosunek rodziny do człowieka może podcinać skrzydła, może powodować lęki, depresję, niską samoocenę. Warto także zauważyć w tym kontekście bardziej takim politycznym, prawicowym, konserwatywnym, że w słowach Stawrowskiego powiązanie z rodziną jest niesłuszne, sprzężone z powiązaniem z narodem, bo można sobie wyobrazić sytuację, gdy ktoś jest osobą niezbyt lubiącą życie rodzinne, ale za to bardzo bliska jest mu jakaś idea służby ojczyźnie. Ta osoba jest oddana właśnie obowiązkom wobec ojczyzny poprzez jakąś działalność społeczną czy polityczną. Ale na koniec muszę zauważyć, że jest pewna pozytywna rzecz w wypowiedzi Stawrowskiego. Każdy z nas jest jednostką, wolnym, samodzielnym podmiotem, mówi Stawrowski, ale nasz indywidualny byt będzie pozbawiony sensu, jeśli zapomnimy o jego kontekście wspólnotowym. I moim zdaniem tę wypowiedź można rozumieć bardzo pozytywnie. Można ją odnosić do właśnie takiego indywidualizmu, który wyraża się poprzez działania dla innych, jakieś kreatywne działania dla innych. Na przykład stan zakochania jest czymś głęboko indywidualistycznym w sensie romantycznego indywidualizmu, bo to jest moja miłość do konkretnej, wybranej przeze mnie osoby. Kształtuje ona moje marzenia, oświetla moją myśl i wpływa na moje działania. A jednocześnie ten bardzo indywidualistyczny stan nie byłby możliwy bez tej drugiej osoby. I tym optymistycznym akcentem kończę swoje wystąpienie. Dziękuję bardzo. Narzuca mi się taka pewna uwaga, może Pani nasunęła się coś podobnego, albo może moja intuicja jest nietrafna. Chodzi o to, że jednak mówią o rodzinie osoby, które same rodziny nie założyły. I oczywiście to już było w dyskusji mówione, że to gdyby to traktować dosłownie, to uderzaliby sami w siebie, prawda? Tak, że ta kryjówka to co innego. Ale niemniej jednak ja miałam takie wrażenie kiedyś, słuchając ojca Kłoczowskiego, który na dniach tischnerowskich z taką emfazą i przejęciem nawoływał kobiety, żeby rodziły dzieci i mężczyzn, żeby zakładali rodziny. I tak nasunęła mi się taka uwaga, no dobrze, no ale ile on spłodził już dzieci i ile wychował, tak? Czasami się mówi, że nie powinno się tego typu argumentów stawiać, bo przecież są to osoby, które jednak wywodzą się z jakichś rodzin, były dziećmi, miały ojców, matki, czyli wiedzą, czym jest rodzina z doświadczenia. Aczkolwiek mnie się wydaje, że dorosły mężczyzna zakłada rodzinę, to znaczy ta prawdziwa rodzina to jest nie tylko bycie wychowanym, ale jednak też umiejętność wychowywania dzieci. Proszę zauważyć, że relacja z kobietą to jest w pewnym sensie, pokazuje dojrzałość mężczyzny, prawda? Jak on do tej kobiety podchodzi, jak ją traktuje. Mi się wydaje w ogóle, że stosunek do kobiet i dzieci jest w ogóle wyznacznikiem dojrzałości, męskiej dojrzałości. Czy po prostu mówię wprost o celibacie w kościele. Czy nie uważa Pani, że to jest taki właśnie, jakieś takie niezręczne już we współczesnych, nowoczesnych czasach, że osoby, które same tego wysiłku nie podnoszą, nie mają w pewnym sensie w tej dziedzinie żadnego doświadczenia, tak ustawicznie, takim kategorycznym tonem, prawda, tutaj instruują ludzi, jakie oni rodziny mają tworzyć. Mnie się wydaje, że to w gruncie rzeczy chodzi naprawdę tak nie o dobro rodziny, ale o kontrolę nad ludźmi, którzy zaczynają inaczej żyć, to znaczy bardziej po swojemu, w relacjach przyjacielskich, bardziej dobrowolnych, zindywidualizowanych, że de facto nie chodzi tak jak z tą obroną zarodków, nie chodzi o żadne zarodki, tylko de facto o kontrolę nad ludźmi, tak? Tak samo tutaj w tym przypadku byłby to rodzaj jakiejś takiej, też odreagowania być może samotności de facto, która jest przerzucona potem, tak, wy musicie założyć rodzinę, bo ja nie sprostałem temu zadaniu. Nie wiem, jakie Pani ma refleksje, bo Pani dużo jest bliższa tej publicystyce katolickiej i tym postaciom też w tej przestrzeni. Jakby Pani odniosła się do takiego pojawiającego się czasami zarzutu? Wydaje się, że rzeczywiście warto tutaj pokusić się o analizę psychologiczną. Rzeczywiście w pewnych przypadkach taki ksiądz czy też zakonnik, który nie założył rodziny, może na różne sposoby odreagowywać to, że sam nie może doświadczyć bliskości, zarówno takiej właśnie psychicznej z osobą płci przeciwnej, jak i z właśnie seksualnej. I tutaj właśnie może się to na różne sposoby objawiać, albo właśnie w takim mówieniu, że wy tutaj macie założyć rodzinę i to musi być rodzina według ustalonego, tradycyjnego obrazu, albo też właśnie może się to odbijać w takim demonizowaniu ludzkiej seksualności. Tutaj to jest bardzo częste, też właśnie słyszę to w różnych kazaniach jako uczestniczka mszy świętych, że właśnie jest bardzo demonizowana cielesność, co w sumie stoi w sprzeczności z takim tą pochwałą rodziny, no bo jednak relacja małżeńska jest oparta na relacji również seksualnej. Ja myślę, że to będzie jeszcze nabrzmiewało w Kościele i to jest jakieś wyzwanie, przed którym chyba Kościół katolicki stoi i będzie musiał jakoś jeszcze się zmierzyć z tym problemem. Tak sądzę. Ale to dziękuję za ten komentarz. I jeszcze, jeśli myślę, że to może być bardzo ciekawe dla słuchaczy, pani troszkę powiedziała o tym uprzedmiotowieniu kobiety, to postrzeganie, prawda, że ona jest z jednej strony uprzedmiotowiona przez mass media, prawda, popkulturę i tak dalej, ale z drugiej strony chyba dała pani jasno to zrozumieć, że ona jest też uprzedmiotowiana w tej rodzinie takiej patriarchalnej troszkę, w tym konstrukcie konserwatywnym, tak? I tak, gdyby już tak to już próbować podsumować, czy może pani pokusić się o jakąś taką ogólną wizję, czym byłby w gruncie rzeczy feminizm? Bo słyszałam, że w Kościele używa się słowa feminizm, tylko że się go bardzo dostosowuje właśnie do ram tej patriarchalnej w gruncie rzeczy rodziny. Czym on miałby być? Czy tam rzeczywiście jest miejsce na przydanie kobiecie wolności, samodzielności, prawda, niezależności wyborów, praw reprodukcyjnych, czegokolwiek, z czego kojarzymy z wolnością? Czy jest to właśnie de facto tylko słowo wytrych, które nic nie znaczy i de facto jest ono jakby taką pewną przenosi. Używamy tego słowa, no bo nie mamy wyjścia, bo nasi wrogowie się nim posługują. Czyli musimy ten feminizm, używać słowa feminizm, de facto oznaczałby on dalsze uprzedmiotowienie, czy też może nie tyle dla ludzi, którzy się to wybierają, taki model nie jest to uprzedmiotowienie, ale wtłaczanie, ten feminizm oznaczałby po prostu wtłaczanie w te tradycyjne ramy i tyle. Czy tak jest? No to jest bardzo ciekawe pytanie, bo rzeczywiście ten feminizm jest rozumiany w Kościele katolickim dwojako. Z jednej strony jest tak zwany nowy feminizm, który jest koncepcją zapoczątkowaną przez Jana Pawła II i to jest właśnie ten feminizm oparty na pojęciu geniuszu kobiecości i tutaj wiele katolickich teolożek zwraca uwagę na to, że to jest de facto to samo, co było wcześniej, tylko teraz zostało to nazwane feminizmem, czyli ta kobieta jest sprowadzona do macierzyństwa, do tego, ale przede wszystkim to dla mnie jest istotne, że to nie chodzi tylko o macierzyństwo, tylko o takie przekonanie, że kobieta to ma jakąś tajemniczą inność w sobie, że jakąś szczególną czułość, szczególne nakierunkowanie na wspólnotowe życie i to właśnie jest to powtórzenie stereotypów, tylko właśnie to jest pod szyldem właśnie dowartościowania kobiety, że już nie mówimy, że to jest gorsze, ale właśnie, że to jest po prostu ta nadzwyczajność kobiety, czyli to jest takie wywyższone. No i wiele tutaj też polskich związanych z katolicyzmem filozofek i teolożek wskazuje, że to jest po prostu takie pseudo-wywyższenie kobiety. Na przykład Justyna Melonowska czy Zuzanna Radzik, że to jest właśnie powiedzenie kobiecie, że okej, jesteś wyjątkowa, jesteś właśnie nadzwyczajna, jesteś geniuszem, ale ale pod szyldem, pod przykrywką, to jest taka przykrywka dla tego, żeby dalej kontynuować tą narrację o kobiecie, która jest wtłaczana w role rodzinne, która niby posiada jakąś taką inność, która nie pozwala jej na przykład na racjonalne myślenie. Mhm. Czy zgodziłaby się pani z czym, że jest to rodzaj jednak uprzedmiotowienia kobiety niż dania jej wolności pod hasłem feminizmu w Kościele katolickim? Tak. I teraz właśnie ten, tak mówiłam, że są dwa rozumienia feminizmu. Jeden właśnie jest taki, można powiedzieć, trochę sztuczny, czyli ten nowy feminizm, ten geniusz kobiecości, a ten feminizm katolicki, ten taki prawdziwy, mogłabym powiedzieć, no to jest takie domaganie się realnego wzrostu roli kobiet w Kościele, żeby były na przykład ministrantkami, czy żeby też miały nawet prawo być kapłankami. No ale w Polsce chyba to mało prawdopodobne, taka wizja. Tak, no też chodzi o też wizję antykoncepcji. Też właśnie katolickie kobiety krytykują ten model obowiązek korzystania z naturalnych metod kontrolowania płodności, że to po prostu nie pozwala im też na satysfakcjonujące życie seksualne w małżeństwie. Tak się zastanawiam nad tym, czy nie powstaje taka pewna sprzeczność pomiędzy traktowaniem dzieci przez tych autorów, przez pani wymówionych, że jakby mamy do czynienia z taką polaryzacją, że bardzo wysoko podniesiony jest zarodek, który urasta do rangi, prawda, świętości. Natomiast to dziecko, jak się już urodzi, na przykład w naszym związku nieformalnym, to jest grzeszne, bo kiedyś było bękartem, można go uderzyć, prawda? Ono nie ma tej godności, prawda, o czym mówiliśmy. To jakaś taka, moim zdaniem, też zaskakująca i dająca do myślenia sprzeczność, tak? Że póki jest ten zarodek, a potem jak ono się już na przykład urodzi też to dziecko, to już jakby zapominamy o nim i jakby ono już żyje sobie innym swoim życiem. Czy coś takiego, dostrzega pani też taką sprzeczność? Tak, no to jest w sumie często zauważana sprzeczność, że właśnie bardzo silna jest obrona życia nienarodzonych, co oczywiście z punktu widzenia teologii katolickiej jest słuszne, natomiast już potem jak to dziecko się urodzi, nie jest aż tak taki przypadek księdza, który w ogóle dziecko się urodziło, zdaje się nie powiadomił lekarzy, zmarło na plebanii, prawda? Jakieś szokujące w ogóle. Słyszałam. No tutaj nie znam dokładnie takiej sprawy. No, nie chodzi oczywiście o to, że dziecko w ogóle nie jest traktowane jako wartościowe, takie dziecko już narodzone, ale na pewno skoro tak bronione jest życie nienarodzone, to oczekiwałabym, że na przykład Kościół bardzo silnie będzie potępiać wszelką formę przemocy wobec dzieci, a to się nie stało. Nie ma oficjalnego potępienia przemocy wobec dzieci. Nawet właśnie papież Franciszek w jednym z kazań mówił, że szacunkiem dla dziecka jest nie bicie go w twarz, tylko w inne części ciała. Czyli tak, było coś takiego chyba 3 lata temu. Głośne bardzo słowa. No to rzeczywiście, ale podobnie chyba jest z przemocą w stosunku do kobiet. Jak to jest? Kościół, zdaje się, występuje przeciwko tej zapisom o, prawda? No to jest ciekawa sprawa, bo z jednej strony Kościół podkreśla, że no tutaj częściej oczywiście niż w przypadku dzieci, tak mi się zdaje, jak czytam różne teksty, że właśnie no istnieje to zjawisko przemocy wobec kobiet, należy się mu sprzeciwiać, natomiast Kościół bardzo silnie, tak samo zresztą jak prawicowi politycy, filozofowie publiczności, Kościół krytykuje tę konwencję o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ponieważ sprzeciwia się przede wszystkim temu zapisowi o tym, że przemoc wobec kobiet ma charakter tradycyjny, ma charakter strukturalny. Tutaj Kościół uważa, że to byłoby uderzenie w właśnie takie instytucje właśnie jak wspólnoty religijne, a także, że powstałby pewien zakaz promowania tradycyjnych ról domowych. I tutaj no, można na to patrzeć rzeczywiście, że to jest uzasadniony argument, że można podejrzewać pewną nadgorliwość później w egzekwowaniu takich konwencji, natomiast właśnie jest to pewna, tutaj można patrzeć tak, czy to nie jest może taki podświadomy już bardziej taki próba powiedzenia, że tutaj wcale to ta przemoc wobec kobiet, no jak się zdarzy, to wcale nie jest aż tak dużym problemem. Czy to nie jest właśnie to? No nie wiadomo, nikt tego otwarcie nie powie. Być może to jest tak w podświadomości zakorzenione. Rozumiem. No, trochę żeśmy pomieszały tutaj, znaczy w całym tym pani wywodzie, tak troszkę katolicyzm się pomieszał z konserwatyzmem, prawda? Tak, tak. A wydaje mi się, że tutaj może warto na koniec zaznaczyć, że to nie musi być to samo, prawda? Tak. Konserwatyzm może być przecież niezależny od refleksji katolickiej, może być w ogóle nawet, co jest rzadkością, niekoniecznie powiązany z religią, prawda? Tak, tak. No tutaj ewidentnie na polskim gruncie jest stawiany znak równości, że katolicyzm równa się konserwatyzm. Ja bym tutaj, tak jak mówiłam, rozróżniała konserwatyzm od tradycjonalizmu. Tak, tak, to jest bardzo ważne. Tak, tak. Tutaj jednak no, są na przykład nurty katolickie, takie, które sprzeciwiają się temu podejściu konserwatywnemu. Natomiast właśnie też ta kwestia tradycjonalizmu jest ciekawa. Czy właśnie ten prezentowany przez większość tych mediów czy autorów kościelnych konserwatyzm to nie jest właśnie ten tradycjonalizm, że tutaj ma być, nie wiem, jakiś mityczna polska tradycja kościelna, która przeważa, która jest takim wzorcowym katolicyzmem w porównaniu do tego zachodniego katolicyzmu. Tutaj szczególnym przykładem jest polska krytyka adhortacji Amoris Laetitia, która pozwala na pewne odejście od nierozerwalności małżeństwa, a dokładniej od zakazu przyjmowania komunii przez osoby rozwiedzione, żyjące w nowych związkach. Tutaj właśnie jest no, Tomasz Terlikowski pisał, że ma nadzieję, że właśnie na polskim gruncie nie zostaną wprowadzone przepisy wprowadzające tę adhortację, takie, które pozwolą na korzystanie z tych ulg. Że tutaj właśnie, że Polska to jest taki tradycyjna rodzina, nierozerwalne małżeństwo nawet w jakichś bardzo trudnych sytuacjach życiowych. Że to jest takie trzymanie się zasad, które nie ma nic wspólnego właśnie z taką refleksją, która jednak ten konserwatyzm bardziej się kojarzy z taką filozofią, że się nie tylko jest trzymanie się sztywne zasad, ale też jest jakaś refleksja. Tradycjonalizm właśnie jest bardziej takim legalizmem. Jeszcze ostatnią taką już uwagę. Tak przysłuchując się pani wywodowi, zaciekawia mnie, nie wiem, czy pani się da naciągnąć na bardziej osobistą wypowiedź, ale no, trzeba ogólnie powiedzieć, że jest pani krytyczna w stosunku i do autorów, o których pani mówiła, jak i tak między wierszami troszkę do tradycji, prawda, tak, która jest pani z drugiej strony jakoś bliska. No jak sobie pani z tym radzi, z tą sprzecznością? To znaczy, no to jest ciekawy problem, ponieważ właśnie dla mnie jest właśnie wiara, jest bycie członkinią Kościoła katolickiego jest istotne w takim wymiarze indywidualnym, że właśnie być może to po prostu są kwestie osobowości, charakteru, nie mam charakteru właśnie takiego wspólnotowego, żeby tutaj chodzić... Protestantką pani powinna być, bo indywidualizm to raczej protestantyzm. No właśnie tutaj wiele młodych osób, studentów ekscytuje się duszpasterstwami akademickimi, takimi różnymi obozami, organizowanymi gdzieś tam w górach przez księży. Natomiast właśnie tutaj dla mnie to jest taka świadomość, że ja mogę porozmawiać z Bogiem o swoich problemach i to niekoniecznie musi być wypełnianie jakiegoś modelu tradycyjnego, że tutaj moim największym marzeniem, nie wiem, jest to, żeby urodzić dziecko. Chociaż rzeczywiście też takie marzenie we mnie jest, chociaż nie uważam tego za swoją jakąś powinność największą. Tutaj... Raczej wolny wybór. Tak, i też właśnie... I dojrzałość pewnie jakąś wewnętrzną. Tak, no tutaj jakby takie tradycjonalistyczne spojrzenie na wiarę, no to często właśnie się sprowadza do tego, że dla młodych ludzi jest to właśnie chodzenie na jakieś rekolekcje dotyczące spraw damsko-męskich, tego, że trzeba znaleźć męża, żonę, jakieś zmawianie litanii, żeby tutaj Bóg pomógł znaleźć męża. Tak. Natomiast tutaj ta wiara to raczej jest dla mnie czymś, co pozwala mi spojrzeć na wiele aspektów życia, też na jakieś realizacje rzeczy zawodowych związanych z nauką, żeby na przykład dążyć do jak największej uczciwości, pracowitości w tym na przykład jak piszę jakiś tekst, żeby tutaj nie rzucać słów na wiatr, żeby dobrze argumentować to, co chcę powiedzieć, żeby nie przeskakiwać z jednego tematu do drugiego, zanim dobrze tego wszystkiego nie uporządkuję sobie. I tutaj też chodzi o dostrzeganie działania Boga w moim życiu. I też tak właśnie muszę powiedzieć, że no, bliska jest mi też taka tradycja romantyczna sporu z Bogiem, na przykład wielka improwizacja, w której właśnie Mickiewiczowska, w której Konrad niemal czyni samemu Bogu wyrzuty, że tutaj Bóg nie pomógł mu. Chociaż rzeczywiście nie tutaj nie osiągam takich poziomów własnej takiej przekonania o własnej sile, jaką on ma. Natomiast właśnie pamiętam, że dość niedawno, chyba jeszcze teraz w tym miesiącu weszłam do kościoła i tam właśnie było takie kazanie o tym, żeby nie być w wierze indywidualistami i po prostu to było takie... Do pani. Tak, to było takie straszne, że ja nie mogłam tego słuchać. Nie tylko dlatego, że czułam się jakoś oburzona osobiście, ale dlatego, że to było takie pomieszanie pojęć, bo czy indywidualizm, czy chodzi bardziej o egocentryzm, czy co to w ogóle ma być? Indywidualizm nie jest przecież takim strasznym słowem. Indywidualista łatwo wpisuje się w kontekst wspólnotowy, prawda? Tak, że... Żeby tworzyć dobrą grupę, trzeba być indywidualistą, a żeby być indywidualistą trzeba wzrastać w dobrej grupie, to ja nie rozumiem w ogóle tej całej afery. Bardziej precyzyjne słowa, prawda? Tak, egocentryzm, no nie wiem, jakieś zafiksowanie na sobie. W ogóle mam wrażenie, że to jest cały czas taka sztuczna konstrukcja świata współczesnego, do którego wrzucane jest wszystko, co najgorsze, prawda? Że taka konstrukcja czarno-białej rzeczywistości. Ten tekst Grzybowskiego właśnie jest taki, że ten cytowany przeze mnie, że tutaj zły indywidualizm i kontra dobra rodzina i to jeszcze on właśnie opisuje, że tą cechą indywidualizmu to jest właśnie to, że człowiek jest rozrzutny i że skupia się na odpoczynku. To jest takie modelowanie już świata. To nie jest opisywanie niezgodne z rzeczywistością, tylko jakiś taki właśnie obraz świata, jakieś takie dopasowanie tego do własnej wyobrażeń. Ja mam wrażenie, że w ogóle troszkę te teksty odrywają się od takiego kontekstu, takiego rzetelnego namysłu naukowego i to gdzieś wchodzi w jakąś publicystykę, a wręcz jakąś ideologię, która próbuje właśnie coś sztucznego de facto wykreować, coś, co ma chyba niewiele wspólnego już z rzeczywistością. No właśnie, jeszcze tak wrócę na chwilę do tego kościoła, w którym usłyszałam to kazanie krytykujące indywidualizm. Po prostu wyszłam z tego kościoła. No niestety zdarza się to w Polsce coraz częściej, że ludzie jakby przychodzą do kościoła i wychodzą z niego ze względów politycznych różnych. No tak. Niestety, tak ja się na szczęście... Dla mnie zawsze Kościół był przestrzenią, jeszcze w dzieciństwie, bo ja już nie uczęszczam na mszę, już to jest poza mną, ale powiedzmy był przestrzenią sakrum. Tak, i właśnie też to był taki bolesny proces odpoznawania, że tutaj sakrum nie ma. Znaczy, ja różnię się od pani już teraz poglądami mocno, ale mam wrażenie, że to było takie właśnie smutne odkrycie, że więcej tu polityki, więcej jakiejś hipokryzji i tak dalej, prawda? No, podobno właśnie tutaj tata mi opowiadał, bo już sama tego nie mogę pamiętać, ale na moim chrzcie na początku lat 90. kazanie dotyczyło polityki. Krytykowany był Wałęsa na nim. Czyli zupełne takie pomieszanie. No nic, dziękuję, że Pani dała się namówić na też takie bardziej prywatne wywody, to rzadkie w świecie akademickim, ale mi się wydaje, że cenne. Ja przynajmniej lubię tego typu rozmowy i tego typu wypowiedzi, bo wydaje mi się, że nie powinniśmy być tylko takimi sztucznymi, prawda, tworami, które gdzieś tam piszą jakieś abstrakcyjne rzeczy, które nie mają wpływu na nasze realne życie. Także bardzo dziękuję, że Pani się zgodziła. No i wielkie brawa za bardzo ciekawe wystąpienie. Myślę, że Pani wystąpienie jak w soczewce skupia problemy wielu młodych ludzi dotyczące szerokiej płaszczyzny, takiej nowoczesnej, szeroko rozumianej, ale po prostu też naszego życia w Polsce, tak? No tak. Gdzie rola Kościoła jest bardzo, bardzo mocna i te problemy nabrzmiewają. I wydaje mi się, że konstruowanie czarno-białego świata jest ślepą uliczką, ale wydaje mi się, że w czymś takim tkwimy jako Polacy. No tak, tutaj warto odkłamywać, jeżeli pojęcia się zaciemniają. Na przykład właśnie jeżeli ktoś przeczyta krytykę indywidualizmu, która jest właśnie bardzo typowa dla tego czarno-białego obrazu świata, no to ktoś może tutaj pomyśleć, a co w tym złego? No i też taki jest ten cel tego mojego wystąpienia, żeby właśnie powiedzieć, że tutaj doszło do pewnego pomieszania pojęć. No myślę, że cel został osiągnięty. Dziękuję jeszcze raz uprzejmie i do zobaczenia na następnym wykładzie. Do widzenia. Do widzenia.